Powiem wam szczerze, wyjątkowy spokój, naprawdę aż nadzwyczajny, aż przez moment podczas rozgrzewki, podczas przebywania w szatni czułem taki pewność siebie, spokój, niespecjalnie nawet się rozgrzewałem, bardziej gimnastyka. Wiedziałem, że jednak te małe rękawice, które założyłem na ręce, uderzyłem kilka ciosów mocnych, że to po prostu czułem ten dzień. Wiedziałem, że to jest mój dzień, wiedziałem, że tutaj nic mnie nie zatrzyma i że na pewno tę walkę wygram, tylko czy po prostu kwestia stylu. Wiadomo, że może chwilowe obawy, ale ta pewność siebie, która przemawiała za mną, to przypomniało mi się moje najlepsze czasy, kiedy wygrywałem i naprawdę fajnie było to poczuć. I fajnie było pozamykać usta wszystkim tym, którzy mówili, że już poobijany, porozbijany, jak on spojrzy na niego, jak on się wypowiada, jak on się na treningu prezentuje. Okazuje się, że taki mój styl zawsze prezentowałem, troszkę takiego kaleczniaka, który idzie do przodu, ale jest twardy, potrafi bić dużo ciosów, ma dobry timing, no i to przełamuje gości i potrafię tym sposobem wygrywać. Jednak to 10 kilo różnicy i to było widoczne, że te jego ciosy mu wszystko gdzieś tam potrafiłem je wytrzymać, przyjąć, natomiast moje bomby, które były celne, ewidentnie siały spustoszenie na jego twarzy, na jego ruchach i to było widoczne. Później upewniło mnie to, że lepiej przeczekać, nawet przyjąć na gardę i przymierzyć celnym ciosem, bo ten cios może go złamać po prostu. Duża presja, widzieliśmy, bukmacherzy nie dawali mi specjalnie szans. Co do końca, jakby wiesz, oczywiście nie moja sprawa, ale jakby młodzi zapomnieli o mnie i myśleli, że Dragon faktycznie naprawdę zardzewiał po tym ostatnim knockdownie i wiesz, walce w boksie z Łukaszem Różańskim, który jak wiemy jest teraz mistrzem świata kategorii Bridger, pokazał wszystkim, że jest mega zawodnikiem i jest w stanie osiągnąć i zdobyć tytuł mistrza świata dla Polski. Więc zrezygnowałem, bo boks to jednak długie rundy, 8-10-rundowe, trudniej się przebić, a świat free fightów jest czymś nowym. To, że byłem w treningu, spowodowało, że dobra, wskakuję, wchodzę, spróbuję, zobaczymy, z czym to się je. Pomimo tego, że wszyscy mi odradzają, ja czuję się na siłach, jestem pewny siebie i zobaczcie, że Dragon jeszcze nie zardzewiał. I fajnie, naprawdę wam szczerze, teraz jak mówię, ten wywiad poczuć, tą adrenalinkę, która schodzi, tą radość ze zwycięstwa, tym bardziej, że dużo osób oceniało to, że naprawdę to był twardy, sportowy, nawet chyba jeden z najlepszych pojedynków tej gali. Kolejny Marcin Najman, to będzie walka dla ciebie, tutaj Marcin stoi obok, on dzisiaj jedną walkę przegrał, w drugiej został zdyskwalifikowany za ciosy w tył głowy, chociaż pewnie jego wersja będzie inna. Czy ty byś wyszedł do walki, do oktagonu z Marcinem Najmanem? Zdecydowanie, Marcin, najłatwiej zarobione pieniądze, nie? Wiadomo, że każdy chce wyjść, wcale się nie dziwi, że kolejka się ustawia na każdych warunkach przy takim pojedynku. Zresztą Marcin mówi, że to będzie eliminator. No, wiadomo, się w boksie nie zgodzi, bo to by było czasówka bardzo szybka, nie? Natomiast w każdym innym stylu nie dopuszczę do tego, żeby zszedł mi z nogi i po prostu zbiję go na kwaśne jabłko. No. Ci ludzie, którzy do końca mnie nie znają, oceniają mnie po jakieś tam właśnie ułomnościach związanych z podstawą, dyskredytują moją osobę, nie znają, że wszystkie badania są ok, że mogę dalej kontynuować sport. No, ale wiesz, jakby gratuluję też Remiemu za postawę, za fajnie mnie przyjął, naprawdę okazał się szacunek, mega chłopak z rodziny bokserskiej, więc naprawdę bardzo się polubiliśmy i szanuję go i myślę, że w takich właśnie walkach freakowych jeszcze na pewno się odnajdzie i w końcu wróci na mocno zwycięską ścieżkę. Ludzie mają prawo się martwić o moje zdrowie i wiesz, mam swoje lata, wiadomo, miałem ciężkie pojedynki, ostatnia walka w boksie przegrana przed czasem, wycofałem się, zdałem sobie sprawę, że boks zawodowy już nie jest dla mnie. Natomiast tutaj widzimy, ile dzieje się na konferencjach, ile jest właśnie we freakach całego tego show. Akurat tak jak wcześniej wspomniałem, ten wymiar sportowy myślałem, że będzie mniejszy i że ja też podejdę do tego na 75%, a nie na 100% do tej walki. Bo myślę, że oni też bardziej chcą usportowić te zestawienia. Natomiast moje oczekiwania, moje podejścia jeszcze się na pewno pobawi, bo myślę, że będzie teraz oferta i myślę, że dużo pozytywnych głosów będzie na mój temat, więc cieszę się. Pozdrawiam wszystkich, mam się dobrze, kibicujcie mi. Super, że Dragon wrócił, bo potrzebował tego, naprawdę.